Storm Orb Północny. Zbyt stary, żeby nosić broń i walczyć jak inni. Wyznaczono mi z łaski losu pośrednią rolę kronikarza. Zapisuję nie wiadomo dla kogo dzieje oblężenia. Mam być dokładny, lecz nie wiem, kiedy zaczął się najazd. Przed 200 laty, w grudniu, wrześniu, może wczoraj o świcie. Wszyscy chorują tutaj na zanik poczucia czarci. Pozostało nam tylko miejsce, przywiązanie do miejsca. Jeszcze dzierżymy ruiny świątyń, widma ogrodów i domów. Jeśli stracimy ruiny, nie pozostanie nic. Magazyny puste, jednostką obiegową stał się szczur. Wtorek burmistrz zamordowany przez niewiadomych sprawców. Środa rozmowa o zawieszeniu broni. Nieprzyjaciel internował posłów. Nie znamy ich miejsca pobytu, to znaczy miejsca kaźni. Czwartek po burzliwym zebraniu odrzucono większością głosów wniosek kupców korzennych o bezwzględnej kapitulacji. Piątek, początek dżumy. Sobota, popełnił samobójstwo NN, niezłomny oprońca. Niedziela, nie ma wody. Odparliśmy szturm przy bramie wschodniej, zwanej bramą przymierza. Wiem monotonne to wszystko. Nikogo nie zdoła poruszyć. Unikam komentarzy. Emocje trzymam w karbach. Piszę o faktach. Podobno tylko one cenione są na obcych rynkach. Ale z niejaką dumą pragnę donieść światu, że wyhodowaliśmy dzięki wojnie nową odmianę dzieci. Nasze dzieci nie lubią bajek. Bawią się w zabijanie. Na jawie i we śnie marzą o zupie, chlebie i kościach. Zupełnie jak psy i koty. Wieczorem lubię wędrować po rubieżach miasta, wzdłuż granic naszej niepewnej wolności. Patrzę z góry na mrowie wojsk, ich światła. Słucham hałasu bębnów, barbarzyńskich wrzasków. To prawdy, to niepojęte, że miasto jeszcze się broni. Oblężenie trwa długo, wrogowie muszą się zmieniać. Nic ich nie łączy poza pragnieniem naszej zagłady. Goci, Tatarzy, Szwedzi, kufce cesarza, pułki przemienienia pańskiego. Kto ich policzy? Kolory sztandarów zmieniają się jak las na horyzoncie. Od delikatnej ptaki żółci na wiosnę, przez zieleń czerwień do zimowej czerwień. Czy to wszystko oznacza, że nie potrzebujemy pomocy przymierzonych? O nie, pomocy potrzebujemy. Tylko gdy tej pomocy nie ma, gdy jest niewystarczająca, potrafimy nad ludzkim wysiłkiem, nad ludzkimi ofiarami utrzymać to, co jest sensem ludzkiego życia. To jest wolność. Wtedy wieczorem, uwolniony od faktu, mogę pomyśleć o sprawie.
sprawach dawnych, dalekich, na przykład o naszych sprzymierzeńcach za morzem. Wiem, współczuję szczerze się mąkę wojny i otuchy, tłuszcze i dobre rady. Nie wiedzą nawet, że nas zdradzili ich ojcowie. Nasi byli alianci z czasów drugiej apokalipsy. Synowie są bez winy, zasługują na wdzięczność, więc jesteśmy wdzięczni. Nie przeżyli długiego, jak wieczność odbędzie. Ci, których dotknęło nieszczęście, są zawsze samotni. Obrońcy Dalaj Lamy, Kurdowie, afgańscy górale. Teraz, kiedy piszę te słowa, zwolennicy ugody zdobyli pewną przewagę nad stronnictwem niezłomnym. Zwykłe wahanie nastrojów, losy jeszcze się ważą. Cmentarze rosną, maleje liczba obrońców. Ale obrona trwa i będzie trwała do końca. Jeśli miasto padnie, a ocaleje jeden, on będzie niósł miasto w sobie. Po drogach wygnania on będzie miasto. Patrzymy w twarz głodu, twarz ognia, twarz śmierci, najgorszą ze wszystkich twarz strady. I tylko sny nasze nie zostały upokorzone. W 1982